Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Valve, kolejnym filmie z multiwalką, kolejną multiwalką z naszymi zawodnikami z Discorda, że tak mogę powiedzieć, którą toczyłem. Tak więc, moi drodzy, w pierwszym meczu ja, Lentilek kontra Sunny Kacper, no i we wszystkich meczach w niezmienionym składzie, że tak powiem, przynajmniej jeśli chodzi o zawodników. Natomiast jeśli chodzi o Pokémony, coś tam pewnie się będzie zmieniało. Dobra więc, Kacper i Sun, którzy są ubrani w sposób niemal identyczny, kontra ja i Lentilek. Dobra, na początek Magmortar oraz Absol. No cóż, ten Absol niestety nie będzie miał zbyt dużo momentu chwały i tak dalej. Podobnie zresztą jak mój Typhlosion. Dobra, Typhlosion i Venusaur. Całkiem dobre połączenie wydawałoby się przeciwko przeciwnikom, chociaż no, na Magmortara może aż nie tak za dobre. No dobrze, w każdym bądź razie zaczynamy. Mega ewolucja Absola oczywiście na start. Nie Mega Absol, kto tego używa? Tak, Absol praktycznie zawsze jest Mega. Chociaż czasami zdarzają się wyjątki, ale no, bardzo rzadko. Mega Venusaur oczywiście jak najbardziej, Mega Venusaur bardzo pospolitym boksem jest i wierzcie mi, w tych walkach on napsuje krwi wszystkim, którzy będą się z nim mierzyli. Chociaż tak naprawdę w tym meczu może akurat aż tak nie, ale w kolejnych na pewno. No niestety, tak jak wspomniałem na początku, mój Typhlosion za długo się nie pobawił. Jeden Stone Edge trafiony i po mnie, do tego Psychic Magmortara, który jest mega dobry na właśnie Mega Venusaura, gdyż nie zapominajmy, że ma Tykwat, dzięki czemu ataki ogniste nie są aż tak dobre. No i tutaj również Touch Bomba, no i także w pierwszej turze już dwa poksy padły, tak więc grubo. No i do akcji wchodzi Tapu Fini, można by rzec, że wybór nie za dobry na Venusaura, ale przy asyście mojego Persiana jakoś może to być. Dobra więc, Misty Surge do tego, dzięki czemu nie będzie można narzucić dodatkowych stanów. Także typowa troszeczkę blokada. Dobra, Tapu Fini oczywiście Protect na starcie, spodziewając się pewnie wszystkich ruchów właśnie wymierzonych w tego Foxa, ale nie, nic z tego, Parting Shot prosto w Magmortara. Przewidywałem, że może być taka sytuacja, Magmortar osłabiony, to Magmortar częściowo unieszkodliwiony. Tym razem przynajmniej Psychic nie będzie w stanie wykończyć Venusaura. No i do akcji wchodzi mój Snorlax. Snorlax oczywiście w multi, w dublach jest to box niezwykle dobry. No i tutaj również będzie miał swoje momenty. Naprawdę pokaże, co może wytrzymać. Dobra, więc ta powinien wybrać się przed takiem i tutaj wycofka Magmortara, co było dość zaskakujące. Z jednej strony, ale z drugiej no w sumie Snorlax, tak? No to wiadomo, no i Skald wymierzony tym razem Venusaura, co było co, o dziwo wystarczające. Venusaur pada. No tak, z wody, aż tak Tykwat go nie wybrania. No a Snorlax KS, no i tutaj przeciwnik no troszeczkę, może nie lepiej zrobił właśnie wykończając Venusaura z jednej strony, bo Snorlax może się śmiał boostować, tak mógłby wpaść po parzonko i byłoby inaczej. No i teraz do akcji wchodzi Pachirisu. Tak jest, ale ten Pachirisu jest troszeczkę inny niż mój i w sumie nawet bardziej uciążliwym rzeku. Dobra, w każdym bądź razie Super Fang wymierzony w Chansey. W sumie na Chansey tego typu ruchy są całkiem dobre. Toxic, ale oczywiście no Misty Terrain, tutaj przeciwnik o tym zapomniał najwidoczniej. No i Body Slam, który no niestety, ale Chansey z Violite nie był w stanie dobić. Dobra, teraz Super Fang wymierzony już w Tapu Fini. Natomiast Tapu Fini Scald, który jest oczywiście w mojego Snorlaxa, no ale Snorlax oczywiście znosi wszystkie uderzenia bardzo, bardzo dobrze. No i Softball, wiadomo, Chansey bez tego ruchu nie istnieje. W sumie Taunt to byłby bardzo fajnym ruchem kontrol takiego typu Pokémony jak Chansey, Blissey. No ale cóż, dobra, z mojej strony Body Slam, liczyłem, że może jakiś paralizik wejdzie czy coś. Gdyby był paralizik, to może i nawet mimo zwolnienia Snorlaxa i tak Chansey byłaby wolniejsza. Nie wiem. W każdym razie kolejny raz Super Fang, kolejny raz w Tapu Fini, żeby tego po prostu możliwie jak najbardziej osłabić. I Moonblast skierowany w Pachirisu, gdyż Pachirisu tutaj też jest niemałym utrapieniem. Dobra, ponownie Softball na Chansey. No a tej strony, znaczy z mojej strony w sensie, mojego Snorlaxa atak już nie będzie skierowany w Chansey. Z tego powodu, że Chansey i tak się leczy, więc na razie atakowanie Chansey nie miało sensu. Tapu Fini się nie leczy, więc możemy wykończyć i tego Poxa, bo Scald tak naprawdę byłby i poparzonko byłoby naprawdę sporym problemem. Dobra, więc Pachirisu cały czas się leczy. Tutaj właśnie Misty Terrain zszedł z pola. No i do akcji wchodzi coś, co mnie bardzo zaskoczyło, czyli Wartortle. Pewnie znów z Violite. Ten Wartortle jest dosyć ciekawy. No i Pachirisu Attract. No tak, więc to miałem na myśli, mówiąc, że ten Pachirisu jest bardziej denerwujący od mojego.
Gdy dzięki Attract, no War Turtle nie jest oczywiście w stanie nic zrobić. A Toxic, no ale tutaj Zong, mój Snorlax ma Immunity. Tak jest, mój Snorlax jest dziwny, mój Snorlax nie ma Tickfat, mój Snorlax ma Immunity. Znaczy nie ma też i Glatony, bo w sumie Glatony też często dają ludzie na Snorlaxa, żeby ten szybciej zjadł jagódkę. Ale mój tak nie działa, mój jest inny. Dobra, i Nuzzle, Nuzzle prosto War Turtle, który oczywiście sparaliżuje, gdyż Nuzzle ma na to 100% szans. No i tutaj paralizik teraz wsiadł, tak więc paraliż plus zaurozszczenie, no to jest wręcz, powiedziałbym, mega irytujące. W sumie to sama podobną taktykę na Illumise, tylko tam jeszcze do tego doszło oszłomy, więc wszystkie te trzy stany naprawdę robiły, nie lada, przysparzały problemów. Dobra, po jednym karusie Snorlax i nawet daje radę w stanie wykończyć War Turtle, tak naprawdę wykończyliśmy już chyba wszystkie Pokemony. Czy prawie wszystkie z prawej strony, zaraz się okaże. Chociaż myślę, że tu chyba jeszcze coś było, albo jednak nie. Dobra, więc Pachirisu Toxic na Chansey. No raczej nie zaszkodzi. Otóż ta Chansey to częściowo unieszkodliwiona Chansey, o ile się nie poleczy. No i ponownie Seismic Toss, ponownie Pachirisu. Gdyż ten Pox, no swoim Super Fangiem, tak, mógł naprawdę narobić sporo problemów. Dobra, Body Slam. Ponownie patrzyli sobie, czy on nad Uppersem, no ale teraz trucizna będzie odbierała. Te międzyturowe rzeczy są straszne, bo strasznie przedłużają właśnie walkę. No ale trudno. Trudka, dobra sprawa, o ile jest na przeciwniku. Ponownie Super Fang. I teraz pytanie, czy będzie Softbot? Nie ma Softbot, jest Seismic Toss, który bez wątpienia zabierze sporo Pachirisu, dokładnie 50 HP, no i 10, no i to już trucizna, myślę, dokończy dzieła. Dobra, Chansey w końcu pokonana. No i tutaj tak naprawdę no Snorlax odegra chyba główne skrzypce w tym meczu. Tak więc no trucizna już dobija Pachirisu. Pachirisu okazała się być bardzo pomocna. No i dobra, do akcji wchodzi ostatni już chyba Pokémon. Tak, w sumie ostatni, no, Conkeldurr. Natomiast z mojej strony, na moim polu były prawie, znaczy prawie, no dwa w sumie. Dobra, więc Mach Punch skierowany w Magmortara, no i Psychic skierowany w Conkeldurra. No to oczywiście będzie mega mocna, na szczęście nie wykończyło tego Poxa, obniżyło mu Spedzef, ale to już nie miało najmniejszego znaczenia. No i z mojej strony High Horse Power z takiem plus jeden, oczywiście Magmortara wykańcza. No i pozostaje jeszcze jeden Pokémon. No a Conkeldurr poparzony z Guts, więc no naprawdę bardzo, bardzo silny, jeśli chodzi o atak Pokémon. No i ostatni Pokémon jest Skarmory. Co ciekawe, Skarmory jest Wickarmorem, więc tutaj Mach Punch, który i tak zabrał bardzo dużo, był krytyczny. No jeszcze obniżył defense temu Pokémonowi. De facto z tego wzmocnienia speeda i tak nic. Iron Head w Conkeldurra, no oczywiście to już załatwia sprawę. Miał za mało HP, by przetrwać w sumie cokolwiek. No to z naszej strony leci Body Slam. No i to już załatwia prawie sprawę. Pozostaje jeszcze jedno uderzenie. Wciąż jeszcze mam Persiana, który tak facto może coś zdziałać. No i ponownie Weak Armor obniża Defense, dodaje Speeda. No to teraz leci lotny ruch Z w stronę mojego Snorlaxa de facto. Atak sam w sobie całkiem mocny, ale nie na tyle mocny, myślę, by mojego Snorlaxa wykończyć. Zresztą mam jeszcze defense plus jeden, no i prawie pełnię zdrowia. Tak naprawdę niewiele byli w stanie przeciwnicy zrobić mojemu Snorlaxowi. No tak jak mówię, Snorlax w doublach, w multi jest dosyć uciążliwym monem, jeżeli nie ma się jakiejś dobrej kontry na niego. Tak więc połowa HP tylko stracona, mojej strony Body Slam, no i to wykańcza Skarmory. Tak więc pierwszy nasz mecz poszedł naprawdę bardzo zacnie, bardzo owocnie. Udało nam się rozwalić przeciwników bez większych problemów. Snorlax, twardy orzech do zgryzienia przy asyście pozostałych Pokémonów, ten tylko potrafił zdziałać naprawdę wiele. Tak więc moi drodzy, zapraszam was na mecz następny, który będzie nieco bardziej skomplikowany. No to czas na mecz następny, tym razem ja z Kacprem kontra Lentil i Sun. Dobra, zobaczymy jak ten mecz tym razem pójdzie. Przeciwnicy tutaj, no tylko team zbliżony do poprzedniego meczu, natomiast Sun dosyć wodna drużyna, bym powiedział. No, z mojej strony wziąłem sobie trochę kontr na wodne poksy. W sumie więc ładnie udało mi się poniekąd zebrać fajne w miarę Pokémony, ale no zaraz zobaczycie, że może jednak nie do końca. Na początek Gyarados i Persian. Kontra z naszej strony Lycanroc oraz Floret. Fajny shiny Lycanroc, chociaż fajny, bardziej mi się podoba normalny. No i tutaj obniżenie ataku na Lycanroc oczywiście skutkuje, no, nie za dobrze.
Na palecie to w sumie bez większej różnicy. No i tutaj Frisk przewiduje, jakie przedmioty dodatkowo otrzymają przeciwnicy. Wiemy, że to jest kamień kryształ Z, więc w sumie troszeczkę z jednej strony nie za dobrze to rozegrałem, bo zaraz zobaczycie, co ja odwaliłem. W każdym bądź razie Intimidate obniży on atak obu Pokémonów, więc w sumie jest całkiem spoko. Fake Out w stronę, no miało być Lightning Rocka, jest no Hitmontopa. Z kolei Gyarados Dragon Dance, no i z ataku wychodzi na zero de facto, ale ze speedem na plus, a z mojej strony no niestety knockoff. Nie wiem, czy myślałem, czy zmieni, czy nie. Tutaj dużo lepiej wyszedłbym na tym, jakbym jednak użył Super Fanga, bo to zabrałoby połowę HP temu Gyaradosowi, a przecież od razu widać było, jaki przedmiot on trzyma. Dobra, po raz z mojej strony Follow Me, który ściągnie wszystkie ruchy na siebie. Gyarados ponownie Dragon Dance, czyli z atakiem już wychodzi na plus, natomiast ze speedem nawet na plus 2. No a ze strony Persiana w moją stronę tym razem wymierzony Parting Shot. W sumie tutaj akurat to ściągnięcie było dosyć dobre, bo Hitmontop nie stracił nic na statystykach. No i do akcji wchodzi Mega Venusaur, znaczy no Venusaur, jeszcze nie Mega, ale zaraz Mega. No natomiast Hitmontop Toxic na Gyaradosie, które no... no zatrucie zawsze coś daje, tak? Zawsze coś daje, a raczej odbiera HP przeciwnikowi, czyli daje nam. No dobra, no to teraz tak, wycofka z mojej strony Farretta, gdyż w sumie nie wiem, co myślałem. W każdym bądź razie do akcji wchodzi Gastron, a spodziewałem się pewnie jakiegoś wodnego ataku. Tu wycofka Hitmontopa, do akcji wchodzi War Turtle, też pewnie spodziewał się jakiegoś wodnego ataku. Ale zapomniałem o pewnej rzeczy, że to jest właśnie Mega Gyarados. A Mega Gyarados swoją treścią Mold Breaker niestety, ale nie jest jakby podatny na umiejętności. Umiejętności, które jakby niwelują obrażenia z danych ruchów, czyli między innymi właśnie Storm Drain mojego Gastrodona. No i tutaj wysłanie Gastrodona przeciwko Venusaurowi było bardzo złym pomysłem, no gdyż wiadomo, jeden Geek Drain jest w stanie tego Pokemona zdjąć bez problemu, także Waterfall na spokojnie w stronę War Turtla, zabiera mu to całkiem sporo, no i Sleep Powder, który na szczęście nie trafił. No dobra, więc teraz czym prędzej musiałem ratować mojego Gastrodona, gdyż wiadomo, jeden Giga Drain Venusaura jest w stanie go rozwalić. Także z mojej strony ci Breloom! Pokémon, który jest całkiem fajną kontrą na chociażby właśnie Mega Gyaradosa. Tutaj Protect, no i Mega Gyarados z kolei używa Earthquake'a. Mógł go na spokojnie użyć, z tego względu, że Venusaur ma bardzo dużo ruchów leczniczych. Pomijając Giga Draina, z tego co pamiętam, miał też syntezę. Także bez problemu te obrażenia, które dostał od Earthquake'a, mógł sobie jakby odzyskać. No i między innymi to robi. Giga Drain, który de facto jest nieefektywny, ale zabrał bardzo dużo Breloomowi. No i teraz tak, gdyby nie to, że tutaj ten wycofał właśnie tegoż Gyaradosa, to wtedy byłbym w stanie bez problemu go wykończyć moim Mach Punchem, ale oczywiście wiadomo, czego można się spodziewać po Breloomie. Także tutaj szybka zmiany, jedna za drugą, do akcji wchodzi Toxapex, wchodzi Hitmontop. No a z mojej strony leci Mach Punch, nie byłem pewien, aha, nie Mach Punch, jeszcze jednak nie. Dobra, no to ten, no Protect, żeby się wybronić przed Sludge Bombą. O, w sumie akurat było dobre. Gdyż właśnie nie wiadomo było, co przeciwnik zrobi, zmieni, nie zmieni. W każdym razie do akcji wraca Forest. No niestety, na chwilę obecną jest to jedyny Pox, który jako tak jest w stanie znieść ruchy przeciwników. No i Fake Out w stronę Venusaura, co było dosyć pomocne. No i Toxic z kolei w stronę Hitmontopa. Tak więc Hitmontop otruty. No i dobra, będzie szczęście otracił HP, no to nie takie dobre. No to teraz z powrotem wycofka Hitmontopa, do akcji powraca Wardle. Dobra, i Baneful Bunker ze strony Toxapex, no i to był spory problem, bo ja niestety użyłem Super Fang, przez co nadziałem się na właśnie zatrucie. Baneful Bunker, Spiky Shield, fajne są te takie jakby ulepszone protekty. Też akurat Baneful Bunker tak naprawdę poznaje chyba tylko Marini i Toxapex. Natomiast co do Spiky Shielda, troszeczkę więcej Pokémonów może poznać ten ruch. W każdym bądź razie, knockoff, ponownie, znaczy ruch Toxapexa, pozbawiliśmy go Black Sludge'a, więc dosyć użyteczna sytuacja, że się tak wyrażę. No i tutaj War Turtle Rain Dance. To było dla mnie na początku troszkę zaskoczenia, a później myślę, a no tak, przecież on może mieć Rain Dish'a.
więc może być to całkiem pomocne. Z jednej strony, bo z drugiej tak naprawdę za wiele to w tym meczu nie da, a wręcz przeciwnie. Dobra, zatrucie na War Turtle'u, co oczywiście poskutkuje zebraniem troszeczkę HP, ale tylko troszeczkę, bo Rengish oczywiście jakby te obrażenia zrównuje, ja natomiast mam zwykłe zatrucie, przez co tracę stałą liczbę. Nie wiem, czy też co niektórzy może nieogarniający widzą, że jest nawet różnica pomiędzy symbolami. Poison ma właśnie jaśniejszy, biały napis, natomiast Badly Poison ma ciemniejszy fiolet. Dobra, Super Fang skierowany prosto w... Prosto w Wenozaura. No i Wenozaur Synteza, ale Synteza akurat przy innych warunkach pogodowych niż Słońce nie działa aż tak dobrze, a War Turtle Rest. No Rest z jednej strony spoko, bo wyleczy ładnie War Turtle, tak, ale z drugiej strony unieruchomi go na jakiś czas. Przez co też no, nie będzie w stanie zbyt wiele on zdziałać. No natomiast Faret no, stopniowo ranią trucizną, de facto ma tą Yapapa Berry, która troszeczkę tego Pokemona podleczy. Czy tam Figi Berry. Jagoda jagodą, efekt jest ten sam. Dobra, więc do akcji z powrotem chodzi Hitman Top. No i dziać się dalej będzie. Intimidate na obu Pokemonach, oczywiście bez większego skutku, gdyż Ninja raczej bardzo rzadko jest fizyczny. Leci Scald, Scald skierowany w mojego Fareta, dobrze się orientuję? Tak jest, i tu w sumie mogłem zmienić na... Z jednej strony mogłem zmienić, bo tak naprawdę wciąż jest ten Venusaur, który jest w stanie jednym ciosem zdjąć mojego Gastrodona. No i też w sumie widzieliście, co miałem na myśli, mówiąc, że deszcz chyba narobi więcej szkody niż pożytku. Dobra, więc tak, Hitmontop dzielnie się trzyma. Hitmontop jest wytrzymałym punktem, też myślałem o załatwieniu sobie atakowego i w sumie już praktycznie go mam. Dobra, w każdym bądź razie, Brenum wchodzi do akcji, tak jest. Magpunch skierowany w Greninja, bo tak naprawdę nie miałem za bardzo nic innego, co mogłem mu zrobić. Brenum jest od niego wolniejszy, no i wiadomo, Ice Beam w moją stronę. No i tak naprawdę ja jestem już pozbawiony poksów. I też nie, w sumie mam jeszcze Gastrodona, ale to jest mniej więcej równoznaczne z tym, że jestem pozbawiony poksów. Dobra, tutaj atak w Greninja. Greninja pada, tak więc no... Chociaż jeden poks tak naprawdę jest rozwalony. No i Sludge Bomba. No i to ta już Hitmontopa załatwia, no tak obniżył sobie Speedzef, także... Także no niestety, ale musiał paść. Dobra, i do akcji wraca Mega Gyarados. No a tutaj wchodzi Gastrodon, no i zostaje jeszcze u Kacpra Lekkonrock i War Turtle, który śpi. Dobra, także dzieje się. No przede wszystkim najważniejsze byłoby, żeby wykończyć Wenozaura, tak więc lecie ekskluzywny ruch Z, więc cięcie. No niestety nie wykończył on Mega Wenozaura, także troszeczkę słabo. No i pada Lekkonrock. No i pada Gastrodon. No cóż, więc pozostaje jeszcze tylko War Turtle, ale tak naprawdę wykończenie War Turtle dla przeciwników to też jest kwestia czasu, gdyż mają właśnie super efektywnego Giga Draina, także no na dobrą sprawę przeciwnicy w tej walce rozjechali nas jak chcieli. Być może brak Snorlaxa przesądził o tym, chociaż też nie wiem, jakby miał Persiana i Snorlaxa, de facto mógłby coś spróbować podziałać, bo Persian mógłby blokować przeciwników, osłabiać ich i tak dalej, a Snorlax dzielnie znosi się przy rozmaite uderzenia. No ale cóż. Cóż, nie gdybajmy. Przegrywajmy już to. Tak jest, nie zawsze się wygrywa oczywiście. No to tak, pozostaje jeszcze jakieś jedno uderzenie i tym uderzeniem najprawdopodobniej będzie Earthquake Gyaradosa. Także War Turtle sobie smacznie śpi. Szybszy, no nawet nie Earthquake, tylko Waterfall, ale to i tak wystarczy. War Turtle pada, no i tak oto po mistrzowsku przegraliśmy drugi mecz. Ale moi drodzy, nie martwcie się, jest jeszcze mecz trzeci, w którym być może się odkujemy sami, zresztą zobaczcie. No ten niestety nie poszedł za dobrze. Zapraszam was na mecz kolejny. No to moi drodzy, mecz trzeci w naszym stałym towarzystwie. Znów się tutaj pojawiają pewne zmiany pośród Pokemonów. Czy na lepsze, czy na gorsze, to się okaże. Tak więc, co tu dużo mówić, moje stałe team, czyli właśnie Persian plus Snorlax, w tym meczu znów okażą się być zabójczym duo. Dobra, no to jedziemy. Tak więc, Sunfisa Pensiera z mojej strony
Persian. Pinsir jest świetną kontrą na Mega Venusaura, który był tutaj największym chyba problemem dla wszystkich. Chociaż w pierwszym meczu akurat padł dosyć łatwo, no ale później no pokazał co potrafi. Dobra, także tak jest. Small Breaker blokuje częściowo umiejętności, no ale tutaj akurat no, nie w tym przypadku. Do akcji wchodzi oryginalny Nixon Domiesz, czyli Pelusand. W sumie bardzo rzadko widziany Pokémon, a szkoda, to całkiem fajny. No i Absol, który jest oczywiście mega Absolem. No i tak jak to było w poprzednim meczu, też raczej za długo nie pociągnie. Z mojej strony Fake Out skierowany właśnie w mega Absola, więc ten nic nie zrobi. Spinsir Close Combat. No i tyle. Także Absol no nie miał okazji się wykazać. No chciał pewnie bardzo, ale niestety. Nic z tego. Także Pinsir obniżył sobie defensywy, ale mimo wszystko będzie on ładnie znosił ataki, jak na obniżone defensywy. Choć z drugiej strony, no Palossand no, też nie jest jakimś Pokemonem mega mocnym, tak? No to ze strony Palossanda... Aha, bo to wymiana była. Dobra, to jeszcze nic się nie dzieje. Ale zacznie zaraz. Dobra, więc Mega Ewolka. Mega Pinsir, mega moc. Dzięki Aerolite, Return staje się latający i naprawdę nieźle rypnie piasek. No z mojej strony Parting Shot skierowany również w piasek. Także obniżenie mu jeszcze statystyk dodatkowe. Nie wiadomo czy to było specjalne czy fizyczne, więc od razu obniżamy jedno i drugie. Chociaż raczej Palossand jest specjalny, gdyż więcej takowych fajniejszych ruchów poznaje. No to fakt chyba Earthquake'a i tego typu rzeczy też może poznać. Dobra, ta po chwili Calm Mind, więc staje się już problematyczny. Dobra, także zaczyna się coś dziać. I Stealth Rock, bardzo rzadko widziane w dublach de facto. Choć z drugiej strony może się okazać całkiem praktyczne. Dobra, Pinsir. Tym razem Return skierowany w stronę Tapu Fini. Bardzo, bardzo dobrze zebrało to dużo. Scald. Już wiadomo było, że Snorlax jest utrapieniem, więc trzeba jego osłabić. No i tutaj jeszcze piaseczek z Shadowball. To właśnie mówiłem o tych niewielkich obrażeniach, jak na obniżenie spec defa Pinsirowi. To zabrało naprawdę niedużo. Z mojej strony Curse. Czyli standardowy start, że tak powiem. No i dobra, ta po chwili się troszeczkę leczy. Tym leftoversem troszeczkę to namiesza, ale tylko troszeczkę. Dobra, Protect. Dzięki czemu w sumie zablokuje wszystkie nasze ataki, bo Return, jak i mój Body Slam również były skierowane w Tapu Fini. Ponownie Shadow Ball, ponownie wiadomo w Pinsira, bo na stronach się nie zadziałał. No i Body Slam, no i również nic z tego, no ale w tej turze chociaż uda nam się jakoś sprowadzić zmasowany atak na Tapu Fini, gdyż ten Pokémon był utrapieniem. Ten właśnie Scald mógł poparzyć mojego Snorlaxa. Wiadomo było, że Snorlax jest głównym leadem, że tak powiem. Jest Pokemonem, który przynosi zwycięstwa. Dobra, ale na szczęście poparzenie nie weszło. W sumie niezłego niefarta mieli przeciwnicy mierzący się ze Snorlaxem. Już tyle Scaldów tak naprawdę w niego siadło. W tym meczu dwa, w poprzednim też ze trzy chyba nawet. I żaden nie poparzył. Więc nie mieli za dużo szczęścia przeciwnicy, przynajmniej pod tym względem. Body Slam wykańcza. No i do akcji wchodzi Torrakat. Żeby było oryginalnie, żeby nie był Incineroar, to wchodzi Torrakat. Z Vileitem de facto defensywy ma raczej wyższe, ale HP ma mniej. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, więc Torrakat no niestety poraniony przez kamienie, więc tak jak mówię, jakiś skutek był. Atak obniżony dla Rykandroka, ale de facto na nic to się za wiele nie zda z tego względu, że ten używa ruchu Z, który oczywiście będzie w stanie wykończyć Torrakata. Dokładnie, także Torrakat pada po super efektywnym ruchu Z. No i tyleśmy go widzieli, nawet nie wiem jakie ruchy miał. Dobra, no i Earth Power, tym razem w Snorlaxa jakiś ruch. Earth Power może być troszeczkę kłopotliwy z tego względu, że właśnie obniżył mi Defense. No i High Horse Power, Black and Rocka, co oczywiście skutkuje tym, że ten pada. Black and Rock nie jest jakoś super wytrzymały. Jeszcze forma Midnight jako tak ma dużo HP, natomiast no... Ten Dusk i Midday z kolei nie są aż takie wytrzymałe. No i Flawless. Dobra, Flawless Moonblast. Tak naprawdę z jednej strony już Pokémony padły. Jednej z osób. Natomiast drugi Earth Power. Mamy nieco mocniejszy, High Horse Power. Tak więc wymiana powerów, oba typu ziemnego, no i tutaj Palossand pada, no i do akcji ponownie wchodzi Venusaur. W tym momencie pomyślałem, że w sumie Snorlaxa można by podlecić, korzystając z mojego Z Parting Shota.
Także może być to całkiem praktyczne. Jak nie teraz, to kiedy? Dobra, więc do akcji wchodzi Persian, oczywiście poraniony troszeczkę hamulcami, Wenuzaur mega Wenuzaurem jest. Tak więc to, co wszyscy użytkownicy kochają, a przeciwnicy nienawidzą. Dobra, więc Protect na Florges. No i tutaj Giga Drain, ale jednak skierowany w Persiana. No w sumie Snorlax miał obniżony Spec Defense, więc na dobrą sprawę mogła zabrać to całkiem sporo. Dobra, na start z mojej strony Fake Out. Z kolei Florges Moonblast. No i tyle tych Moonblastów wsiądzie tak naprawdę i żaden nie obniży Spec Ataku, to jest straszne. Dobra, w każdym bądź razie. Z mojej strony teraz leci Ruch Z, czyli Z Parting Shot, który obniży jeszcze dodatkowo Spec Atak Snorlaxowi. Znaczy Snorlaxowi, jejku, Wenuzaurowi, a Snorlaxa podleczy. Więc jak najbardziej pozytywnie w tym przypadku. Dobra, ataki, Spec Atak w dół. No i do akcji wchodzi Snorlax ponownie, który będzie na full podleczony. Czyli prawie 200 HP do przodu. No oczywiście szkoda, że najpierw kamienie nie ranią, a później jest leczenie. No bo to trochę jednak jest na odwrót, jednak te obrażenia z kamieni wpadną. No i Sleep Powder, który niestety, ale unieszkodliwi mojego Snorlaxa chwilowo. Bo właśnie dzięki asyście w Florges jakoś to będzie. Dobra, ponownie Moonblast coś tam zabiera, niedużo. I jak na złość nie obniża spec ataku. Dobra, wycofka Wenuzaura. Wenuzaur był osłabiony, więc trochę też unieszkodliwiony. Do akcji wchodzi Persian z kolei, Mentyka, który czy jakoś się różni szczególnie od mojego, nie wiem. W każdym bądź razie do akcji wchodzi ponownie mój Persian. No niestety kamienie robią swoje. No i aromaterapia, która leczy Pokemony, nawet te, które są gdzieś tam w drużynie na zapleczu, więc ona się budzi. Tak więc zasytą Florges był naprawdę spoko. Fake Out niestety, mój Persian był wolniejszy, ale zrobiło to tyle co nic, no bo mam Farcoid plus dobry defense. Głównie robiłem defensywnie, no i tutaj Moonblast, który jednym strzałem jest w stanie wykończyć Persiana. Dobra, no to chodzi już na czysto Wenuzaur. Dobra, tak więc z mojej strony ponownie Parting Shot, by znów obniżyć spec atak Wenuzaurowi. Tak jak mówię, osłabiony Wenuzaur to spoko przeciwnik. No i do akcji wchodzi Farfetch, bo ten jeszcze Pokémon nie miał okazji się wykazać w tym meczu. Czy to był dobry wybór tak naprawdę? No niekoniecznie, bo posłużył głównie jako mięsko. Tutaj Sleep Powder. No i Farfetch niestety, ale idzie spać. Ponownie Moonblast. Cały czas miałem też nadzieję, że właśnie te Moonblasty obniżą spec atak Wenuzaurowi. Nie! Nie mogło obniżyć. No i mimo tego obniżenia spec ataku tak naprawdę, no tak, Farfetch najszybszy w polu, no ten Giga Drain Wenuzaura zabierze i to bardzo dużo. Czy bardzo dużo, no sporo tak naprawdę, no tak jak mówię. Tutaj akurat Farfetch posłużył jako karmówka dla Wenuzaura. Tak więc Farfetch się budzi. Z mojej strony Super Fang. Ale oczywiście na jakoś super dużo to się nie zdało, bo ponownie leci Giga Drain, który podeszł się znowu trochę HP z Farfetcha. No i to już okazało się, Farfetcha wykańcza, bo padł cios krytyczny. Gdyby może nie ten kryt, to jakoś ten Farfetch by się jeszcze kalkulował. No ale niestety. Bywa i tak. Dobra, więc ponownie Moonblast, no i ponownie Persian. Już tak jak mówię, chciałem tutaj jak najbardziej osłabić przeciwnika. Z mojej strony jeszcze Fake Out oczywiście, jeszcze coś tam HP zabrać. Po raz znowu kolejny Moonblast. I tak widzicie, lat siada Moonblast za Moonblastem, nie ani razu, spec ataków w dół. No, w tym momencie już pomyślałem, że może nie ma sensu próbować osłabiać, chociaż z drugiej strony teraz sobie myślę, że mogłem Parting Shota jeszcze raz użyć. No ale nie użyłem, padł właśnie. Zresztą też nie wiedziałem co zrobić, czy będzie atakował, czy się leczył, czy co, no jednak synteza. No i ponownie Moonblast. Ponownie bez skutków dodatkowych. No to w tym momencie leci kolejny Parting Shot. Chcieliśmy osłabić, czy ja chciałem przynajmniej osłabić Wenuzaura najbardziej, jak to tylko będzie możliwe, gdyż to oczywiście będzie pomocne w dalszej grze. Dobra, więc ponownie wchodzi Snorlax, ponownie poraniony niestety kamieniami.
No defense ogólnie nie jest najmocniejszą stroną Snorlaxa, niestety. No i sludge bomba prosto Flawless. No ale ten już ma specjalistyka minus 2, więc aż tak dużo to nie robi. No i ponownie Moonblast. No i Flawless niestety, ale zatruta. Dobra, teraz Sleep Powder w Snorlaxa. Oj, to będzie w sumie dobry moment. Bo patrzcie teraz. Snorlax sobie śpi, ale niedługo, bo... Aha, dobra, no to jeszcze nie. Jednak jeszcze nie to. Dobra, no to Moonblast ponownie. I Snorlax sobie śpi, okej. No szkoda, że aromaterapii nie użył, bo wtedy od razu Snorlax idzie spać, bum, od razu się budzi. No ale dobra, aromaterapia będzie teraz, tak więc... tutaj Venusaur się szczeleczy syntezą. Jak widzicie, Pokémon bardzo ciężki do załatwienia. No i aromaterapia. Tak więc świetny support, jeśli chodzi o Flawless. Leczy to zatrucie, leczy to, czy wybudza to mojego Snorlaxa. Z mojej strony Bados tam liczyłem, że może jakiś paraliż wsiądzie, czy coś takiego. Ale no niestety, nic z tego. No i dobra, kolejne Sludge Bomba w Flawless. No ale Flawless 8 HP trzyma się. Dobra, Moonblast. I w końcu obniży to specatak Venusaurowi. Ile tych Moonblastów było? No i też w końcu leci Body Slam, no i w końcu wykańczamy Venusaura. Tak więc, no, z tym Mega Venusaurem się mega długo męczyliśmy, ale się udało się wygrać. Tak więc połączenie Snorlaxa z Persianem naprawdę daje radę, ładnie się sprawdziło w tym meczu, tak więc dzięki tutaj wszystkim za uwagę wam, dzięki za grę. No i zapraszam was też na mojego Discorda, tam możecie się też z nami umówić, z nami zagrać. Tak więc ja z wami żegnam, w sumie dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Do usłyszonka, cześć!